Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotuję danie, może to być danie obiadowe lub kolacja, u nas będzie to kolacja, nadziewana cukinia mięsem mielonym. Tu już rozgrzewają się dwie łyżki tłuszczu, na który wrzucam mięso, które będzie się smażyć na razie 6 minut. Po 6 minutach dołożymy warzywa. Odsmażyliśmy mięso, było około 40 deko mięsa mielonego wieprzowo-wołowego. Teraz dodajemy pozostałe składniki. Pokroję w kosteczkę 10 deko marchewki. Podobnie pokroję w kosteczkę cebulkę z ząbkiem czosnku. Wszystko mieszamy. I dodajemy puszkę pomidorów miksowanych z dwoma łyżkami koncentratu pomidorowego. Wszystko mieszamy i pozostawiamy do duszenia przez około 10 minut. I w tym czasie włączamy piekarnik na 200 stopni, żeby nam się rozgrzał. I wszystko mieszamy dalej przez 10 minut. Kasz już prawie gotowy. Teraz doprawimy do smaku troszkę wegety, pieprzu, w zależności od smaku, jak kto lubi, szczyptę cukru i soli. I na koniec tutaj dajemy ziółka świeże, bazylia, tymianek, majeranek. I jeszcze chwilkę dusimy. W tym czasie tu mamy przygotowaną, już częściowo przygotowałam cukinię. Pokażę Wam, jak to wydrążam środek. Zostawiamy na dnie troszkę. O, robimy sobie takie kubeczki. I teraz będziemy nadziewać farszem cukier. Wszystkie mamy nałożone. Teraz posypujemy jeszcze. To jest starty ser. Gołda może być, ja akurat użyłam gołdy. Piekarnik już mamy nagrzany i teraz wsadzamy to do piekarnika na 20 do pół godziny. Kontrolujemy. Zależy, jakie są grube cukinie. Myślę, że tak. Teraz mamy chwilę wolnego. Zaglądamy do piekarnika, minęło 20 minut, może 25, tak pięknie wyglądają. Uch, gorąca, uwaga, muszę nie oparzyć. Teraz nakładamy na talerz. I teraz według uznania można podać pieczupem.